Użyte przez Boga wyrazy takie jak znak między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, przymierze wieczne i znakiem na wieki wystarczająco udowadniają, iż sabat był dla Izraela i że według myśli Bożych miał zostać trwałą ustawą. Wyraźnie nazwany jest znakiem pomiędzy Panem a jego ludem Izraelem. Nie znajdziemy najmniejszej wskazówki w piśmie, że poganie mieli przestrzegać sabatu. Wprawdzie zaraz zobaczymy, że jest on równocześnie obrazem czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o czym Bóg już od dawna mówił przez usta swoich świętych proroków, lecz to w żaden sposób nie dotyczy faktu, że sabat jest wyłącznie żydowską ustawą. Z pierwszej księgi Mojżeszowej, drugi rozdział, od 2 do 3 wersetu starano się udowodnić, że sabat nie może dotyczyć tylko żydowskiego narodu. Wyraźnie nazwany jest znakiem pomiędzy Panem a jego ludem Izraelem. Nie znajdziemy najmniejszej wskazówki w piśmie, że poganie mieli przestrzegać sabatu. Wprawdzie zaraz zobaczymy, że jest on równocześnie obrazem czasu odnowienia wszystkich rzeczy, o czym Bóg już od dawna mówił przez usta swoich świętych proroków, lecz to w żaden sposób nie dotyczy faktu, że sabat jest wyłącznie żydowską ustawą. Z pierwszej księgi Mojżeszowej, drugi rozdział, wersety 2-3, starano się udowodnić, że sabat nie może dotyczyć tylko żydowskiego narodu. Ale to miejsce powiada: i ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień 7 i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Człowiek tu wcale nie jest wspomniany. Również nie jest powiedziane, że to człowiek odpoczął dnia 7. Można by ewentualnie wyciągnąć taki wniosek, ale samo to miejsce nic o tym nie mówi. W całej pierwszej księdze Mojżeszowej szukalibyśmy daremnie jakiejkolwiek wskazówki na sabat. Wzmiankę o sabacie w połączeniu z człowiekiem znajdujemy dopiero w zacytowanym miejscu z 2 księgi Mojżeszowej 16, które to miejsce wyraźnie pokazuje, że sabat został dany Izraelowi jako temu ludowi, który miał z Panem relację opartą na przymierzu. Oczywiście jasne jest, że Izrael nie rozumiał znaczenia sabatu i nie doceniał jego wartości, ale teraz mówimy o tym, co sabat stanowił w myślach Bożych. Bóg mówi nam, iż miał być znakiem pomiędzy nim a jego ludem Izraelem, jak kamień probierczy ich moralnego stanowiska i stanu ich serca wobec Niego. Sabat nie tylko był częścią zakonu, nierozerwalnie z nim złączoną, lecz Bóg wciąż na nowo wskazuje na niego jako na ustawę mającą szczególne miejsce w jego myślach. Możemy to zobaczyć m.in. w Izajasza, 56 rozdział, wersety od 2 do 7, Izajasza 58 rozdział, 13 i 14 werset. Pod koniec chcielibyśmy wskazać na miejsce, które ma powiązanie z naszym fragmentem. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Te są uroczystości świąteczne Pana, które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. 6 dni
będziesz wykonywał pracę. Ale dnia siódmego będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Uroczyście ogłoszone święto. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać, jest to sabat Pana we wszystkich waszych siedzibach. Trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział, wersety od 1 do 3. Tutaj sabat stoi na początku przez Pana zarządzonych świąt, w których znajdziemy obrazowo całą historię Bożych dróg ze swoim ludem Izraelem. Sabat jest wyrazem wiecznego odpoczynku Bożego, do którego wprowadzi jeszcze swój lud według własnego zamysłu w chwili, gdy wszelka jego praca i trud, próby i udręki się skończą. Jest to piękny obraz tego błogosławionego odpoczynku, sabatu, który pozostaje dla ludu Bożego. Bóg w różnorodny sposób starał się przedstawić ten piękny odpoczynek swojemu ludowi. Siódmy dzień, siódmy rok, rok jubileuszowy, wszystkie te chwile sabatu były przeznaczone ku temu, aby zobrazować ów błogosławiony czas, w którym Izrael znów będzie zebrany i zaprowadzony do swojej własnej, umiłowanej ziemi, aby obchodzić sabat odpoczynku w sposób, jaki dotąd jeszcze nigdy nie był obchodzony. Prowadzi to nas do drugiej sprawy, trwałości sabatu. Wyrazy takie jak wieczne, wieczny znak, po wszystkie pokolenia. Nie można zastosować na jakąś czasową ustawę. Niestety Izrael nigdy nie obchodził sabatu w sposób Boży i nie rozumiał jego znaczenia i błogosławieństwa. Jedynie chwalił się nim jako narodową ustawą i nadużywał go do wywyższenia siebie samego, lecz nigdy nie świętował go w społeczności z Bogiem. Mówimy oczywiście o narodzie w ogólności. Bez wątpliwości istnieli we wszystkich czasach pobożni Żydzi, którzy w ukryciu cieszyli się sabatem i którzy rozumieli dotyczące go myśli Boże. Lecz jako lud Izrael nigdy nie obchodził sabatu w Bogu miły sposób. Dlatego też Bóg przywołuje Izraelowi przez usta proroka: nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Izajasza, 1 rozdział, 13 werset. Ta piękna ustawa sabatu, którą Bóg dał Izraelowi jako znak swojego przymierza, stała się więc w ich rękach wstrętną obrzydliwością. A gdy otworzymy Nowy Testament, znajdziemy przełożonych i przywódców ludu żydowskiego w nieustannej kłótni z Panem Jezusem z powodu sabatu. Czytając Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, 1 do 11, możemy otrzymać prawdziwy obraz całkowitej bezwartościowości obchodzenia sabatu przez człowieka. Religijni faryzeusze bardziej uradowaliby się z widoku umierających z głodu uczniów niż z patrzenia na coś, co w ich odczuciu było poważnym naruszeniem ich sabatu. Woleliby, aby człowiek z uschłą ręką nie mógł poruszać nią aż do końca swego życia, niż żeby miał być uzdrowiony akurat w sabat. Ach, był to rzeczywiście ich sabat, a nie sabat Boży. Jego odpocznienie było nie do pogodzenia z głodem i uschłą ręką. Uczeni w piśmie nie rozumieli, że wszystkie ustawy zakonu muszą ustąpić miejsca łasce Bożej, gdy ta zechce zaspokoić potrzeby ludzkiej biedy i nędzy. Łaska unosi się w swojej cudownej chwale ponad wszystkie bariery zakonu, zaś wiara znajduje w tym swoją dogłębną radość.
Natomiast zewnętrzna religijność gorszy się działaniem łaski i nieustraszoną postawą wiary. Faryzeusze nie wiedzieli, że człowiek z uschłą ręką jest obrazem moralnego stanu całego ludu. Żywym dowodem na to, jak bardzo oddalili się od Boga. Gdyby znajdowali się w dobrym, miłym Bogu stanie, nie byłoby pośród nich ludzi z uschłymi rękami, potrzebującymi uzdrowienia. Jednak Izraelici całkowicie odstąpili od Boga i dlatego sabat był tylko pustą, pozbawioną wartości formą, bezsilnym przepisem religijnym. Inny przykład znajdziemy w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, od 10 do 16 wersetu, w historii kobiety, która cierpiała przez 18 lat. Jakaż poważna nagana, jakież zawstydzające obnażenie całego żydowskiego systemu. Zwróćmy uwagę na ten kontrast. Po jednej stronie sabat, a po drugiej związana od 18 lat trzymana przez okrutną rękę szatana córka Abrahama. Nie ma nic, co by tak bardzo oślepiało ducha, zatwardzało serce i prowadziło do tak dalece posuniętej deprawacji człowieka, jak religia bez Chrystusa. Oszukańczą, poniżającą moc takiej religii można rozpoznać właściwie jedynie w świetle obecności Bożej. Cóż obchodziła przełożonego synagogi ta biedna kobieta? Jeśli chodzi o niego samego, nie przeszkadzałoby mu, gdyby chorowała przez całe życie, składając przytłaczające świadectwo o mocy szatana. On sam był zadowolony, gdy tylko mógł obchodzić swój sabat. To nie moc szatana wywołała jego oburzenie, lecz moc Chrystusa, która objawiła się w uwolnieniu chorej kobiety z niewoli szatana. Jednak odpowiedź Pana była nad wyraz stosowna i obnażająca stan serc wszystkich, którzy zaangażowani byli w tę sytuację. A gdy On to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 17 werset. Co za kontrast! Z jednej strony obrońcy bezwartościowej religii zostają zdemaskowani, zawstydzeni i zmieszani, z drugiej zaś lud ratuje się z cudownych dzieł Syna Bożego, który przyszedł do nich, by uwolnić ich z niszczącej mocy szatana. Z jednej strony obrońcy bezwartościowej religii zostają zdemaskowani, zawstydzeni i zmieszani, z drugiej zaś lud raduje się z cudownych dzieł Syna Bożego, który przyszedł do nich, by uwolnić ich z niszczącej mocy szatana, wypełnić ich serca radością ze zbawienia Bożego, a w usta włożyć pieśni chwały Bożej. Ważna kwestia sabatu zostaje poruszona także w 5 rozdziale Ewangelii Jana. Tam w trafny sposób zostaje zobrazowany ówczesny stan Izraela. Sadzawka Betesda składała świadectwo o nędzy, w której znalazła się ludzkość, w tym wypadku zwłaszcza lud izraelski. W jej 5 krużgankach leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Jakże trafna ilustracja moralnego stanu człowieka z Bożej perspektywy. Ślepy, chromy, wycieńczony. Właśnie takim jest człowiek w oczach Boga. Pośród tych wielu chorych leżał człowiek tak słaby i bezradny, że nawet i woda sadzawki nie była w stanie mu pomóc. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat.
I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Jakaż pełnia łaski i mocy kryje się w tym pytaniu? Przekraczały one daleko najśmielsze wyobrażenia tego biednego człowieka, biednego chorego. Myślał jedynie o ludzkiej pomocy lub o swych własnych ograniczonych możliwościach, by wejść do sadzawki. Nie wiedział, że ten, który z nim rozmawiał, miał więcej mocy niż sadzawka wraz z jej ponadnaturalnym, sporadycznym poruszeniem. Wody, że stał ponad służbą aniołów, którym sam wydawał rozporządzenia, ponad wszystkimi ludzkimi środkami pomocy, że sam posiadał wszelką moc na niebie i na ziemi. Dlatego odpowiedział mu: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Otaczający chorego ludzie, na których pomoc na próżno liczył, reprezentują liczną grupę ludzi, którzy dążą do zbawienia na drodze zewnętrznych ceremonii i obrzędów. Każdy myśli tylko o sobie i stara się pomóc sobie na wszelkie możliwe sposoby. Nikt nie myśli o innych. Każdy dosyć ma do zrobienia wokół samego siebie. Jakże inaczej działa łaska? Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął swoje łoże i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Tutaj po raz kolejny raz mamy do czynienia z sabatem człowieka. Z pewnością nie był to sabat Boży. Mnóstwo chorych, którzy tłoczyli się w krużgankach Betesdy, składało aż nazbyt dobitne świadectwo o tym, że doskonałe odpocznienie Boże jeszcze nie nadeszło i że wspaniała rzeczywistość, której obrazowym przedstawieniem był sabat, nie nastała jeszcze dla tego grzesznego świata. Gdy przyjdzie ten błogosławiony dzień, nie będzie już ślepych, chromych i wycieńczonych. Sabat Boży jest nie do pogodzenia z ludzką nędzą. W czasie, w którym miały miejsce opisane w Ewangelii Jana wydarzenia, a zatem za życia Pana Jezusa na ziemi, sabat nie był już dłużej znakiem przymierza między Bogiem a potomstwem Abrahama, jak było to kiedyś i jak będzie w przyszłości, lecz stał się symbolem własnej sprawiedliwości człowieka. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo łamał sabat. Wyobraźmy sobie tę scenę. Religijni ludzie, wśród nich nawet duchowi przywódcy ludu Bożego, chcą zabić Pana sabatu, ponieważ w sabat uzdrowił człowieka. A co odpowiada im na to Pan? Jego słowa zasługują na naszą uwagę. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Odpowiedź ta obnaża sedno całej sprawy. Pokazuje nam smutny stan ludzkości, odsłaniając jednocześnie tajemnicę życia i służby naszego Pana. On nie przyszedł na ten świat, by odpoczywać. Jakże miałby sobie na to pozwolić? Jakże miłość Boża mogłaby spocząć w obliczu tak tragicznego stanu rzeczy? Było to absolutnie niemożliwe. Tu, gdzie grzech i nędza stały się tak powszechne, miłość nie potrafi inaczej, jak tylko działać.
Gdy tylko człowiek upadł w grzech, Ojciec zaczął działać. Potem na świecie zjawił się Syn, by kontynuować dzieło Ojca. Zaś dziś na ziemi działa Duch Święty. W świecie takim jak nasz, to nie odpocznienie, lecz właśnie niestrudzona działalność jest nadrzędną Bożą zasadą. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego, mówi list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 9 werset. Nasz Pan chodził wokół, czyniąc dobro, Dzieje Apostolskie 10:39. Zarówno w sabat, jak i w każdy inny dzień. Zaś po dokonanym dziele odkupienia sabat spędził w grobie, z którego wyszedł pierwszego dnia tygodnia jako pierworodny z umarłych i głowa nowego stworzenia. W tym stworzeniu wszystko wywodzi się z Boga i mogę dodać, że nie ma tu miejsca na takie pojęcia jak dni i miesiące, pory roku i lata, tak nieodłącznie związane z pierwszym stworzeniem i zdeprawowanym, aczkolwiek religijnym człowiekiem. Mówi o tym list do Galacjan, 4 rozdział, 10 werset. Kto rozumie znaczenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie uznaje przestrzegania dni. Śmierć Chrystusa położyła kres temu staremu porządkowi, zaś Jego zmartwychwstanie wprowadziło nas w zupełnie nowy obszar, którym naszym zniosłym przywilejem jest życie w świetle i mocy wiecznej rzeczywistości, która w Chrystusie jest nasza i która pozostaje w skrajnym kontraście z zabobonnymi obrzędami i ceremoniami cielesnej światowej religijności.